Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Witajcie serdecznie na kolejnym live'ie. 24 dzisiaj mamy kwietnia i 24 live. Także super się fajnie złożyło. Kochani, chcę dzisiaj podzielić się radością z wami i zadać również tobie, wam pytanie. Czy potrafisz być szczęśliwy? Czy potrafisz żyć radośnie? Bo cóż to tak naprawdę jest szczęście? To jest takie zadowolenie, radość, wszystko nam sprzyja, tak? Jest pomyślny los, powodzenie mamy, tak? Jakieś wydarzenia mają bardzo szczęśliwy splot. I to wszystko nas tak cieszy, że jesteśmy w takim ogólnym szczęściu, tak? W radości. A radość przypisuje się w sumie do emocji i jakby w naszej świadomości może to być nawet radość może objawiać się wtedy, kiedy mamy takie uczucie całkowitego spełnienia. Więc może to być trochę też jak sinusoida, tak, że mamy te lepsze, przyjemniejsze dni, kiedy dla nas wszystko, tak, co nas otacza, co spotyka, cieszy nas bardzo i jesteśmy wtedy w szczęściu, w radości. Natomiast jeżeli masz jakieś gorsze dni, masz jakieś może trudne zadanie do wykonania, może jakiś egzamin, zmiana pracy, spotkanie się z kimś, kogo na przykład w jakiś sposób nie lubisz lub obawiasz się, tak? Może masz właśnie rozmowę o pracę, czy jakąś wizytę u lekarza, gdzie masz dowiedzieć się czegoś ważnego, to wówczas tak dopada cię jakby stres i gdzieś ta radość życia, to szczęście może odejść chwilowo. Ale ja chcę tobie powiedzieć, dodać ci jeszcze bardziej tego optymizmu, żeby zauważać wszystko to, co dotyka ciebie, otacza ciebie, ludzi, których spotykasz i odbieraj ich i wszystko wokół radośnie i w szczęściu. Ciesz się z tego, co masz, co już masz, bo na pewno coś osiągnąłeś, osiągnęłaś, a nie wymyślaj sobie jakichś rzeczy, sytuacji, scen, które są być może na ten moment nieosiągalne i doprowadzają cię do jakiejś frustracji, smutku czy nawet gniewu. To jest niepotrzebne w twoim życiu. Oczywiście planujemy, oczywiście chcemy osiągnąć jakiś cel, ale niech to nie będzie takie parcie, takie natarczywe, że to musi być i wtedy cię to aż frustruje i nie masz siły do niczego innego, jak tylko do rozmyślania o tym, że tak naprawdę jesteś nieszczęśliwy, bo wciąż nie masz tego, co chciałbyś mieć. Także bardzo ważne jest, żeby dostrzegać te drobne, małe rzeczy, cieszyć się z tego, co jest wokół nas. Na przykład to, że świeci słońce w tej chwili, bo na przykład u mnie w tej chwili świeci i to jest też radosne, tak? Jeżeli gdzieś masz pójść, rozejrzyj się, tak? Patrz na przyrodę, naturę. Uśmiechaj się do ludzi, których spotykasz. I wtedy ten optymizm, taki wręcz czasem może entuzjazm z życia będzie się bardziej uwidaczniać. I oczywiście będzie to poczucie radości i szczęścia. To takie bardzo optymistyczne i niech to jest przy tobie, oczywiście to jest wszystko powiązane też z miłością, z sercem, z energią, którą emanujesz, z ludźmi, którymi się otaczasz, ale ja mówię na przykład, jak idziesz gdzieś coś załatwić, też
zrób tak, żeby dostrzec pozytywne aspekty danego dnia, danego wydarzenia, aby to było dla ciebie bardzo przyjemne. I nawiązując do tego, chcę tutaj jakby troszkę też dzisiaj podsumować to, że w sobotę odbyły się pierwsze warsztaty, które współorganizowałam razem z Gabrielą Heberle, Kasią Kraszewską i z Krzysztofem Biernatem. I kochani, cudownie nam one wyszły. Frekwencja dopisała. No, miało być trochę jeszcze więcej osób, niektórym tam wypadło coś ważnego, więc zrezygnowali, ale wierzę, że wezmą udział w następnych warsztatach, jeżeli ich dusza dalej gdzieś tam woła i pragną, tak, spotkać się w takim gronie ludzi szczęśliwych, bo to właśnie o to chodzi. Te warsztaty pokazały nam, jak potrzebne jest takie spotykanie, jak potrzebne jest takie bycie w takiej wspólnocie, dzielenie się, tak, swoją energią, dobrym słowem, bycie po prostu razem. I na tych warsztatach, całe te warsztaty rozpoczęliśmy, Kasia rozpoczęła, tak, przywitała wszystkich, usiedliśmy w kręgu oczywiście, puściła w obieg takie kryształowe serduszko i każdy, kto miał go w ręce, mógł o sobie coś opowiedzieć, przedstawić się. No i później rozpoczęła się ceremonia kakao. Już bardzo przyjazne melodie, tak, piosenki leciały. Już się jakby ta atmosfera tak fajnie zacieśniała. Zaczęliśmy wibrować, tak, w podobnych energiach. No i kiedy to zapoznanie na poziomie świadomym odbyło się właśnie w takim spokoju, ale szczęściu, tak? Czasem może u niektórych jakaś niepewność jeszcze była, bo może mają taki problem wysławiania się, tak, przed ludźmi, ale chyba tam nie było takich osób. Wszystko przebiegło pięknie. No i później przywitaliśmy się z poziomu duszy. To wzbudziło takie wzruszenie. To już ja, tak, zaczęłam tutaj tą moją część warsztatów i już, jak to się mówi, polały się pierwsze łzy wzruszenia. Takie poczucie tej jedności jeszcze bardziej się pogłębiło i wzajemne takie odczuwanie, tak, tego bycia jeszcze bardziej nas przybliżyło do siebie, tak, te chwile, ten moment. Później oczywiście zrobiłam, tak jak było zapowiadane, sesję Soul Body Fusion, następnie medytację taką głęboką wejścia w siebie. Później przerwa, na przerwie luźne rozmowy, a po przerwie zrobiło się bardzo energetycznie i dynamicznie. Tutaj wkroczyła do akcji Gabriela, która nam zrobiła niespodziankę. Znaczy, najpierw ćwiczyliśmy trochę tutaj gardło, czakrę gardła, głos, a później Gabi przedstawiła nam taką piosenkę Pełnia Barw Zosi Karbowiak i piosenka bardzo, bardzo optymistyczna, ciepła, piękna i pośpiewaliśmy ją parę razy i wiecie co, i potem stanęliśmy i wszyscy razem zaśpiewaliśmy, no może to jeszcze nie było takie super zgrane, ale ta energia tej radości, taki power z tego był, cudowność taka się wyłoniła, tak? Bo aż brakuje mi słów, jak to nazwać, bo słowa w piosence są bardzo optymistyczne, niczym taka mantra jakby, tak? Że nie będę już więcej narzekać, nie będę już marnować chwil, szklanka jest zawsze w połowie pełna, do przodu idę tak pełna sił. Po prostu do przodu cały czas w tej energii pozytywnej. I po prostu zaśpiewaliśmy ją razem,
z okrzykami radości. I tą piosenkę gdzieś tam na internecie u mnie na stronie też możecie zobaczyć. No, było to cudowne przeżycie, taki jakby rodzaj eksperymentu, ale udał się i bardzo, jeszcze bardziej nas przybliżył. No i już w ostatniej części warsztatów tą ostatnią część wziął w swoje ręce Krzysztof i zaproponował, aby jeszcze każdy wziął jakieś instrumenty i zaczęła się taka część już taneczna, bo to była część śpiewana, a tutaj teraz część taneczna w rytm takich muzyka trochę szamańska, muzyka luźna, ale oczywiście z bębnami i to była taka już pełna radość, uwolnienie tych emocji z siebie i bycie w takiej euforii życia. Kochani, te warsztaty były naprawdę bardzo dynamiczne. Najpierw spokojne, potem dynamiczne. Były w atmosferze przyjaznej, bo rozmawiałam później z uczestnikami. I tak nas to zachęciło do działania, że kochani, mamy termin kolejnych warsztatów. Oczywiście coś tam będzie inaczej, zawsze jest trochę inaczej i miejsce jeszcze podamy. Oczywiście prawdopodobnie to będzie też Rotterdam, ale 29 czerwca, sobota, na ten dzień mamy wyznaczone kolejne warsztaty. I jest to jeszcze taki dzień, kiedy tu Polacy mieszkający w Holandii no jeszcze nie wyjeżdżają, bo tu chyba, jak sprawdzaliśmy, to wakacje rozpoczynają się w drugim tygodniu lipca, więc mam nadzieję, że ta część polonijna tych cudownych ludzi jeszcze tutaj będzie i razem się spotkamy i te warsztaty, że będą nam wzrastać, tak, razem z nami i z uczestnikami, bo potrzebne są takie miejsca, potrzebne są takie chwile bycia razem, śpiewania, radowania się, ale również właśnie medytacji, picia wspólnie kakao, niczym w dawnych czasach, to może tak jak fajka pokoju, a tutaj to kakao, no każdy miał swój tak kubeczek, ale w zadumie z intencją pił swój napój i była to naprawdę też cudowna chwila. Także mam nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyliście, macie tam wspomnienie w sercu z tych warsztatów. Bardzo głębokie, ciepłe. A następne 29 czerwca zapraszamy serdecznie ponownie i następnych, tak, kolejnych ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć, do takiej społeczności duchowej, tak, rozwojowej, wspólnota, która naprawdę łączy. A to będzie wszystko płynne, ruchome oczywiście i nie ma tutaj żadnego narzucania, że musi być tak albo tak. Atmosfera jest naprawdę swobodna i luźna na takich warsztatach. I kochani, dzisiaj to tak właśnie będzie troszkę krócej i jeszcze ogłoszenie mam takie, że 3 maja, bo maj nam się już zbliża również, ja prowadzę kurs Soul Body Fusion online, na który serdecznie od serca zapraszam z głębokości serca. I znaczy, bo to jest słowo kurs, ale tak naprawdę to jest uczenie się takiego procesu, przypominanie sobie, jak to jest być w połączeniu ze swoją duszą, w świadomości życia, tak? Tak jeszcze bardziej świadomie. Piękny proces, którego możesz się po prostu nauczyć. I zapraszam Cię na ten proces. 3 maja, to jest piątek tym razem, ze względu, że jest weekend majowy, jeżeli masz ochotę, zapisz się, dołącz i online ze swojego domu razem będziemy łączyć się, tak, z duszami, każde ze swoją. Natomiast 5 maja na Schidam holistyczne, nie piknik, tylko targi holistyczne, na których również będę
prezentować, tak, siebie, kolorowy horyzont, produkty, książki moje, które teraz, ja się śmieję, tak, bo tak naprawdę dopiero po tylu latach, kiedy ja napisałam, teraz zaczyna ją wzbudzać zainteresowanie, ale tak to jest, że przychodzi czas na wszystko, tak? Więc chyba przychodzi już większe zainteresowanie, taki czas na tą wiedzę. A wiedzę, którą opisałam, to nie jest nic wymyślone. Wszystko, co przeżyłam, co widziałam i przekazy, które dostawałam, wszystko jest w tych książkach. Miłość ponad wszystko, przekazy wszechświata i biała wierzchbiarka. I kochani, jeszcze wam powiem, że po tych warsztatach, które były w tą sobotę ostatnią, to od razu z samego rana wstałam i pojechałam właśnie z Gabi do Lise, do Kaukenhof i jest to cudowny ogród. Kto był, to wie. Nie wiem, dziesiątki hektarów. Ogród kwiatów, roślin, tulipanów. No i tu właśnie jeszcze stoją tulipany, które sobie zakupiłam, bo po prostu nie mogłam się oprzeć. Ale to jest niesamowite tam być. I tak samo, jeżeli odwiedzasz mój profil na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, to tam też są fragmenty z tego, jak tam jest cudownie i pięknie. Ile kwiatów. To jest po prostu przeżycie tak głębokie, takie poczucie, tak, łączności z przyrodą, z kwiatami, to bycie tym razem w połączeniu z naturą po prostu uskrzydla, dodaje sił i korzystaj też z tego, tak, w każdym momencie. Ja wiem, że niektórzy mówią, nie mam czasu, bo to albo nie mam pieniędzy, albo coś tam, nie mam z kim pojechać, ale wiesz co, jak idziesz nawet ulicą, tak, po chodniku, gdzieś w mieście, czy tam, gdzie mieszkasz, na wsi, obojętnie, popatrz na każde drzewo, które mijasz, popatrz na roślinki, na trawę, na kwiaty, na owady, ptaki i poczuj to połączenie. Ty nie musisz jechać nie wiadomo w jakie miejsca. To wszystko jest wokół ciebie. Połącz się z naturą. Poczuj to i bądź w takim połączeniu i zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Wiesz o tym, bo tak naprawdę wszyscy to wiedzą, że na łonie natury się wypoczywa najlepiej, a jak nie masz tej możliwości wypoczynku, czyli żeby się położyć, gdzieś tam poprzebywać dłużej, to nawet jak idziesz, zauważ tą gałązkę, to drzewo, pogłaszcz je delikatnie, przywitaj się z kwiatkiem, zobaczysz, poczujesz się lepiej. A teraz, kochani, no muszę okulary nałożyć, wyciągnę znowu jakąś kartę na ten tydzień. Tak jak mówiłam, karty do czytania mojej duszy, czy też twojej. Już je przetasuję i zobaczymy, co nam tym razem tutaj w duszy gra. Jakąś kartę mam. Czekajcie. To jest karta. Nie ma żadnych mrocznych duchów, tylko żywi ludzie mogą być mroczni. Taka karta na ten tydzień. Nie ma żadnych mrocznych duchów, tylko żywi ludzie mogą być mroczni. I dzisiaj tyle. Pamiętaj, bądź szczęśliwy. Odczuwaj to szczęście. Nie musisz go szukać nie wiadomo gdzie i w kim. Poczuj to szczęście tu, tą radość w swoim sercu. Poczuj, jaką jesteś cudowną istotą. Zauważ przyrodę, naturę. Połącz się z nią. Wibruj miłością, tak, energią miłości. Rozświetlaj światłem swojej duszy wszystko wokół ciebie i siebie od środka.
I wtedy wszystko staje się cudowne i piękne i najpiękniejsze dla Ciebie. Kochani, kończę dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko od serca. Gosia Król, Kolorowy Horyzont.